może jeszcze tak się pomodlimy na momencik, dosłownie krótką modlitwą. Powiedzmy Panu Bogu to spotkanie. Te wszystkie słowa, które będą tutaj wypowiadane, prośmy Go, żeby to wszystko, czym będziemy mówić, dotykało naszych serc, było zgodne z Jego wolą i pomagało nam jeszcze lepiej rozeznawać, jakie są nasze zadania w tych wspólnotach, w tych miejscach, w których Pan Jezus nas postawił. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Dobrze, to tutaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, za cierpliwość i przede wszystkim bardzo się cieszę, że Wasza wspólnota no, tak pięknie daje świadectwo tego, że no, w różnych miejscach można w Kościele robić bardzo dobre rzeczy. Nie tylko tam, gdzie są wielkie miasta, ale nawet i dalej, znacznie dalej. Pan Bóg wzywa, powołuje ludzi, którzy mogą swoją modlitwą, pracą, poświęceniem włączać się w modlitwę za Kościoła, modlitwę za Kościół i w różnego rodzaju dobra. To jest właśnie taka sprawa, z którą często się spotykam na rekolekcjach, że niejako jest to nawet wyrzut, że jeżeli są jakieś takie ciekawe konferencje, rekolekcje, dni skupienia, no to one zawsze gdzieś tam w tych wielkich miastach, to jest pewne utrudnienie, no ale żeby to było gdzieś tak bliżej tych miejsc, gdzie mieszkacie, to one się odbywają stosunkowo rzadko, więc tym bardziej cieszę się, że właśnie tutaj no, w takiej głuszy właściwie się spotykamy, no ale to jest właśnie myślę też jakiś piękny obraz tego, co Pan Bóg chce czynić, do czego Was zaprasza, że dzisiaj walka o duszę ludzi nie tylko może skupiać się i powinna w przestrzeniach wielkich miast, gdzie rzeczywiście jest najwięcej wysiłku duszpasterskiego włożone, ale że dziś powinniśmy właśnie wychodzić do tych ludzi, którzy gdzieś tam żyją w tych takich zwykłych przestrzeniach, zdaje się, że nie do ruszenia, że wierzący od pokoleń, wioski, małe miasta i tak dalej, ale przecież podejrzewam tutaj ksiądz, ja też mamy doświadczenie pracy z takimi ludźmi i oni niestety dzisiaj są bardzo atakowani w wierze, atakowani w sercu, w duszy i o ich duszę dzisiaj rozgrywa się bardzo wielka bitwa i można powiedzieć, że takich znaków, jak bardzo intensywnie szatan atakuje ludzkie dusze, to jest dzisiaj aż nadto, że dosłownie każdy dzisiaj jest atakowany i nikt z nas nie jest wyłączony spod zainteresowania złego ducha, więc tym bardziej potrzeba bardzo konkretnego zaangażowania duszpasterskiego. Ludzi z małych miejscowości, z wiosek właśnie po to, żeby obudzić w sobie wiarę, charyzmat, żeby stać się katolikiem z przekonaniem, żeby móc prawdziwie zaświadczyć, że sprawy Boże, Jezus Chrystus to dla mnie istota mojego życia. Że wierzę z wyboru i jestem w stanie pociągnąć innych do Pana Boga. I też dlatego bardzo dobrze, że powstają wspólnoty właśnie w tych mniejszych miejscowościach. Bardzo dobrze, że są to też wspólnoty, które w sposób szczególny odczytują w sobie pragnienie modlitwy za Kościół, modlitwy do Ducha Świętego. Może nawet i rozpoznawanie jakichś charyzmatów, konkretnych zadań, które Pan Bóg chce Wam powierzyć i darów, przez które chce realizować te zadania. No ale w takich sytuacjach no też nie jesteśmy wolni od różnego rodzaju niebezpieczeństw, które mogą się pojawić w funkcjonowaniu takich wspólnot. Myślę, że właśnie takim głównym niebezpieczeństwem, które w sposób szczególny dotyka takich właśnie wspólnot charyzmatycznych czy odnowy w Duchu Świętym, to jest z jednej strony takie przekonanie, że żeby coś zadziałało, to musi być wielkie, że musi się coś tam dziać, że powinny się dziać nie wiadomo jakie rzeczy. No bo właśnie, mamy dostęp do internetu, a może gdzieś jeździmy po różnego rodzaju forach charyzmatycznych, no i tam widzimy, wielkie rzeczy dzieją się, charyzmaty, no niesamowite rzeczy. I z drugiej strony wracamy do tych swoich miejscowości i się zastanawiamy, dlaczego u nas tak nie może być. Dlaczego u nas w cudzysłowie jest tak ubogo? A więc właśnie pewnym niebezpieczeństwem jest przekonanie, że wszędzie musi się dziać coś wielkiego, że muszą dziać się takie naprawdę jakieś fajerwerki, że jeżeli ich nie ma, no to nikogo nie przyciągnie. Drugie niebezpieczeństwo to jest duch rozłamu, który dzisiaj niestety w Kościele jest, myślę, aż nadto wyczuwalny. Myślę, że jeżeli większość z Was tutaj obecnych ma dostęp do komputera, do internetu, to na pewno ma Facebooka. No i właśnie na tym Facebooku chyba najłatwiej to zobaczyć, że niby
ma się wśród znajomych samych katolików, no ale zastanawiamy się, no, ilu jest takich katolików prawowiernych, takich na 100% w Kościele i za Kościołem, a ilu jest tylko takich z nazwy. Ale znowu i ci, którzy się uważają za prawowiernych katolików, też są podzieleni, prawda? Jedni wierzą w to, inni w tamto. Najczęściej właśnie te grupy też się ze sobą zwalczają. No i tak się zastanawiamy właśnie, w jaką stronę to wszystko idzie. Czy to jest właśnie ten Kościół Jezusa Chrystusa, czy raczej no, jakiś jego bardzo, bardzo słaby cień. Jeśli dzisiaj chcemy się zastanowić, co my możemy robić jako wspólnota, czego od nas chce Pan Jezus, to potrzeba, żebyśmy bardzo konkretnie odpowiedzieli sobie na jedno bardzo ważne pytanie, mianowicie, czego od nas chce Pan Jezus. A bez względu na to, jaka to jest wspólnota, jaki ma charyzmat, jaki ma cel. Cele są dwa. Pierwszy, głosić Ewangelię i po drugie, nieść światu pokój. To są dwie drogi naśladowania Pana Jezusa. Dokładnie to, co robił Pan Jezus. Głosił Ewangelię, dobrą nowinę i niósł ludziom pokój. Czy jestem w kościele domowym? Czy jestem w grupie charyzmatycznej, w odnowie? Czy w neokatechumenacie? Te dwie sprawy są naczelnym zadaniem, jakie Pan Jezus nam stawia. Więc jeżeli jesteśmy właśnie w ramach takiej, a nie innej wspólnoty, no to potrzeba, żebyśmy właśnie sobie to najpierw ustawili. Nie jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym czy charyzmatycznej, tylko po to, żeby modlić się do Ducha Świętego i wypraszać Ducha Świętego dla siebie czy dla innych. Jestem przede wszystkim, żeby Jezus mógł się mną posługiwać do głoszenia dobrej nowiny i abym samym sobą i też owocami życia niósł światu pokój. Czy tak jest? Czy z tego zadania się dzisiaj wywiązujemy? No, można powiedzieć, jest z tym bardzo, bardzo różnie. Na pewno każdy z nas ma to wielkie pragnienie, żeby Ewangelia była głoszona wszędzie. Bardzo chcemy przysłużyć się Panu Jezusowi w tym zadaniu. Ale problem polega na tym, jakimi robimy to środkami. To Pan Bóg ma wybierać środki i drogi, jakimi będzie głoszona Ewangelia, a nie my sami. Często jest tak, że brakuje tego rozeznania dla konkretnych grup, że raczej idziemy za tym, co gdzieś odniosło sukces, albo co zapamiętaliśmy, co w jakiś sposób na nas wpłynęło, co nas przybliżyło do Pana Boga. A być może okaże się, że Pan Bóg wcale nie widzi tej właśnie drogi jako dobrej dla konkretnej wspólnoty w danym miejscu. Każda wspólnota ma swoje zadanie w Kościele. Ale jakie? O to trzeba pytać Pana Boga. Jakimi środkami mamy przeprowadzać to, czego od nas pragnie Pan Jezus? I kiedy modlimy się o dary Ducha Świętego, jedna z pierwszych modlitw każdej osoby zaangażowanej w odnowę w Duchu Świętym, to trzeba zadać sobie pytanie, o jakie dary się modlę? Czego chce ode mnie Pan Jezus? Jakie dary są właściwe dla tych zadań, które Pan Jezus powierza konkretnie wam? Trzeba to rozeznawać. No wydaje nam się, że jeśli prosimy o takie dary, o których dzisiaj najczęściej się modlimy w czasie takich spotkań, czy to odnowy, czy w czasie różnych forów, na przykład takie dary jak uzdrawianie, dar modlitwy wstawienniczej, może dar wielbienia Boga, dar głoszenia, prorokowania, to wydaje nam się, że to jest właśnie to, czego dzisiaj oczekuje od nas Pan Jezus. Bo o tym mówi się cały czas. Jakie to jest ważne, jakie są sukcesy przez ludzi, którzy właśnie w taki sposób głoszą Chrystusa. Więc wydaje nam się, że właśnie w taki sposób także i my będziemy Jemu służyć. Że dzięki temu przyczynimy się do zbawiania dusz i że to umocni naszą wspólnotę. Problem jednak polega na tym, że gdy te dary już otrzymamy, to później nie ma dobrych owoców. Coś idzie nie tak. Okazuje się, że nie są realizowane Boże dzieła w ten właśnie sposób. Ale że niestety często prosimy o to, co widoczne,
tylko i wyłącznie po to, żeby inni nas podziwiali, żeby się wyróżnić. I w ten sposób, zamiast stworzyć okazję, żeby Bóg był wywyższony, to my sami chcemy się wywyższać. I żeby uniknąć takiej sytuacji, potrzeba dzisiaj przede wszystkim modlić się o ducha prostoty. To powinna być pierwsza modlitwa każdej wspólnoty, a już na pewno wspólnot charyzmatycznych. Modlić się o ducha prostoty. Prostoty w obcowaniu z Duchem Świętym. A więc nie chcę darów, które zwrócą na mnie czyjąś uwagę. Nie chcę czym się wyróżnić spośród innych wspólnot. Chcę dokładnie te dary, które Pan Bóg uważa za ważne, niezbędne dla konkretnej mojej posługi, dla misji, którą prowadzi konkretna wspólnota. Popatrzmy, obiektywnie chcemy pełnić dobre uczynki. No ale niestety okazuje się, że zamiast dobra, no to zaczyna być w naszym życiu, wspólnocie obecne zło. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, bo musimy mieć świadomość. Każdy z nas, każdy człowiek jest skażony grzechem pierworodnym. Mamy w sobie mniejsze bądź większe problemy z pychą. I niestety ta pycha uzewnętrznia się w różny sposób i u każdego w inny sposób, ale się uzewnętrznia. Jeśli Pan Bóg chce przeprowadzić wśród nas swoje dzieła, swoje sprawy, jeżeli my chcemy z Nim współpracować, to potrzeba, abyśmy się najpierw rozprawili z tą największą przeszkodą w naszym życiu duchowym, jaką jest pycha. Nie będzie ducha prostoty i nie będzie zdolności do podjęcia Bożych spraw, dopóki w nas będzie obecny demon pych. Popatrzmy. Pan Bóg z pewnością uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli podjąć skutecznie Jego dzieła. To znaczy, daje nam swoje łaski. A tymczasem pycha wmawia nam, że spełniamy to, czego chce od nas Pan Bóg. Pełnijmy Boże dzieła. Co więcej, pycha wmawia nam, że idę najkrótszą możliwą drogą do tego, żeby być święty. Może nawet niektórzy myślą, już jestem święty. A tymczasem okazuje się, że wcale niestety nie idę tą drogą, którą przewidział Pan Bóg. Że pomimo tego, że jakaś wspólnota rośnie, rośnie w liczbę, w ludzi, to jednak od Pana Boga jest bardzo daleko, a stan jej członków jest po prostu opłakany. Że rozminęliśmy się z tym, czego chciał od nas Pan Bóg. Z jednej strony wydawało się nam, że modliliśmy się o Ducha Świętego, a z drugiej strony niestety, gdy przyjrzeć się bliżej, to widzimy jakąś wielką nędzę każdego z nas. I to nie jest w najmniejszym stopniu żadne oskarżenie, bo to jest sprawa, która dotyczy każdego z nas. My po prostu stwierdzamy pewną słabość, z którą musimy sobie poradzić. Tu nie chodzi o to, żeby wyjść z takim przekonaniem, że no tak, mam problem z pychą i koniec i kropka. Popatrzmy, tę próbę musi przejść każdy człowiek. Próbę oczyszczenia, zmierzenia się z prawdą o sobie samym. Taką próbę musieli też przejść apostołowie. I oni w sobie przecież mieli wiele różnych przeszkód, które, gdyby nie zostały przepracowane, oczyszczone, uniemożliwiłyby im pełnienie zadań powierzonych przez Jezusa Chrystusa. Kłócili się, który z nich jest największy. No dokładnie tak samo jak dzisiaj wiele różnych wspólnot się przekrzykuje, która więcej znaczy. Bez wątpienia otrzymali wiele łask, darów, charyzmatów i ludzie, którzy spotykali się z apostołami, mieli świadomość, że spotykają się z kimś wyjątkowym, niezwykłym. I to może zrodzić pychę. I jeden z apostołów sobie z tą pychą nie poradził. Był to Judasz. Ta pycha go całkowicie zaślepiła i doprowadziła do momentu, w którym zdradził Pana Jezusa. To znaczy, zdawało mu się, że decyzja, jaką podjął, jest najlepsza w jego przekonaniu. Jest najlepszym rozwiązaniem tych problemów, które on sobie sam stworzył, uroił
i chciał je rozwiązać. I dlatego też musimy mieć świadomość, że i my jesteśmy posłani, jak apostołowie, przez Pana Jezusa, powołani do różnych zadań. Ale i my, jak apostołowie, mamy w sobie różne skłonności, ułomności, słabości, wady, no i niestety właśnie skłonność do pychy. Dlatego potrzeba, żebyśmy się przede wszystkim pytali, na ile jestem od tego wolny i co robię, żeby mnie Pan Jezus oczyszczał z mojej pychy. To jest punkt wyjścia do tego, żeby móc owocnie przyjąć dar prostoty. Na pewno jest wiele różnych wspólnot, które wydają wspaniałe owoce. Ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że są takie, które tych dobrych owoców już nie wydają. O których Pan Jezus nie powie, że pełnicie moją wolę. Może raczej powie do nich, nie znam was. Tak jak czytamy to w Ewangelii Świętego Mateusza w 7 rozdziale. Tam Pan Jezus mówi, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. No myślę, taki fragment, do którego warto wracać, bez względu na to, co robię w Kościele. Bo on przecież może dotyczyć każdego z nas. I my jesteśmy przekonani, że bez wątpienia otrzymaliśmy od Pana Boga bardzo wiele. I że wiele dobra Pan Bóg przez nas przeprowadza. Że może właśnie, w cudzysłowie, prorokujemy w imię Pana, wyrzucamy złe duchy w imię Pana, czynimy wiele cudów w imię Pana i wręcz nam się wydaje, trzymamy Pana Boga za nogi. A tymczasem jednak Jezus może się od nas odwrócić i powiedzieć, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Bez wątpienia straszliwa rzeczywistość człowieka, który jest tak bardzo zaślepiony, że nie jest w stanie rozpoznać, czy w swoim życiu wypełnia wolę Bożą, czy też nie. Popatrzmy, także w tym cytacie, w fragmencie Ewangelii, Jezus podaje bardzo konkretny przykład ludzi, którzy otrzymali charyzmaty i Ducha Świętego. Oni też prorokowali, wyrzucali zły duch, czynili cuda. To wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie otrzymali Bożej łaski, bez Bożej pomocy. Ale jednak zmarnowali te dary. Oni te dary zmarnowali. Rozminęli się z Panem Jezusem i nie pełnili Jego woli, ale swoją wolę. I o tym trzeba dzisiaj mówić. Szczególnie w tych wspólnotach, które są jeszcze przy Panu Bogu, które starają się iść dobrą drogą i pełnić wolę Bożą. Ale to niebezpieczeństwo, ta pokusa może w pewnym momencie zderzyć się także z nami. Pokusa nieposłuszeństwa Bogu. Przez to, że nie pełnimy Jego woli, ale zaczynamy coraz bardziej pełnić swoją wolę. To może spowodować, że Bóg kiedyś powie do nas, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. I popatrzcie, przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele od Boga otrzymujemy, kiedy się modlimy. Jak wiele otrzymaliśmy już przez sakramenty, do których przystąpiliśmy, chrztu, bierzmowania, w czasie każdej Eucharystii. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy te wszystkie łaski, dary, charyzmaty zawsze wykorzystywali w sposób zgodny z Jego wolą. Ale żeby tak było, potrzeba, abyśmy się modlili o pokorę i posłuszeństwo. Bez tego wszystko się rozjedzie, pójdzie w złym kierunku. I niestety prawdą jest tak, że dzisiaj jest wiele takich wspólnot, które obiektywnie robią wielkie rzeczy. Dla ludzi, może to już idzie w tysiące, w dziesiątki tysięcy. Ale mam pewne przypuszczenia, obawy, a nawet i konkretne znaki, że Pan Bóg się pod tym nie podpisuje. Że miarą sukcesu, miarą wypełniania Bożej woli nie jest nigdy liczebność ludzi, którą wokół siebie skupiają tego rodzaju wspólnoty. Liczba w cudzysłowie jakichś tam uzdrowień i jakichś wewnętrznych poruszeń, które często w ogóle nawet
są nieprawdziwe, są tylko jakimś chwilowym, subiektywnym wrażeniem. Trzeba zadać sobie pytanie, czy my przypadkiem idziemy właśnie w tą stronę, w stronę pełnienia woli Pana Boga, czy raczej wybieramy tą drugą stronę. A więc właśnie takiego wielkiego działania, ale pozbawionego Bożego błogosławieństwa. Żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, żeby uniknąć tej pułapki, straszliwej pułapki, potrzeba, abyśmy trwali w ciszy przed Panem Bogiem. Jak najdłużej. I rozeznawali, czego tak naprawdę chce od nas Pan Bóg. Pan Bóg z pewnością także i wam daje bardzo konkretne łaski, daje natchnienia. Potrzeba tylko nauczyć się tym właściwie rozporządzać. Pan Jezus chce, żebyśmy to, co od Niego otrzymamy, potrafili wykorzystać w dobrym celu. I do tego potrzeba bez wątpienia i specjalnego Bożego błogosławieństwa i otwartości na głos Kościoła. No i do czego zmierzamy? Posłuszeństwa i pokor. Gdy tego zabraknie, wtedy niestety pojawia się wszystko to, co jest złym owocem w działaniu wspólnoty. Niestety musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie tylko Boży ludzie pojawiają się we wspólnotach, nie tylko ci, którym zależy na Bożych sprawach. Dzisiaj coraz częściej Kościół przyciąga takich ludzi, którzy po prostu widzą tam miejsce dla samorealizacji. Coraz częściej pojawiają się tam ludzie, którym na przykład nie wyszło w życiu rodzinnym, małżeńskim, zawodowym, a więc zaangażuje się w Kościele. Chcę tam poczuć się doceniony. Chcę właśnie tam zrobić karierę, tam chcę zaistnieć. Może nawet przeprowadzać swoje własne sprawy. Może nawet chcę poczuć władzę. A ileż jest takich, którzy czują, że na tym da się też zarobić. Dokładnie tak, jak czynił to Judasz. No jak widać, nawet apostołowie nie zostali wolni od tego rodzaju pokus i oni musieli zmierzyć się z takimi próbami. Jak Jezus rozwiązał problem tych ludzkich słabości w przypadku apostołów? On nie wybrał idealnych, on wybrał doskonałych reprezentantów wszystkich ludzkich wad, jakie mogły pojawić się na przestrzeni wieków, także wad, które są w nas samych. Jezus poradził sobie z tym w taki sposób, czyli z naszymi ułomnościami, że zadbał o to, by Jego uczniowie mogli jak najwięcej czasu spędzać z Marią, mogli się z nią spotykać i po prostu ją obserwować, by mogli z nią rozmawiać, przebywać. Jej świętość, jej pokora, jej doskonałe posłuszeństwo były tak silne, tak prawdziwe, tak szczere, że pod jej wpływem apostołowie chcieli ją po prostu naśladować. Być tacy, jak była ona. I to było najlepsze lekarstwo na wszelkie przejawy zła i słabości obecne w jej życiu. Przebywanie z Matką Bożą. I zauważam, że te osoby, które mają w sobie jakiś problem, słabość, o której wcześniej mówiłem, nieuporządkowanie, i nic z tym nie chcą robić, mają wielką awersję do Matki Bożej. Ona będzie im przeszkadzać. Nie daj Boże, żeby gdzieś tam pojawiała się Matka Boża, modlitwa do Matki Bożej, różaniec, konferencja Maryi. Znajdą 10 powodów, albo nawet 100, że o wszystkim mówmy, tylko nie o Maryi. Tak bardzo im przeszkadza Matka Boża. A tymczasem to właśnie jej obecność w naszych wspólnotach jest najlepszym lekarstwem na nasze słabości, szczególnie na naszą pychę, bo ona była doskonale pokorna. I także ją Jezus chce postawić wśród nas, aby pokazać nam, jak możemy ją naśladować, co możemy robić, żeby w sposób doskonały wypełniać zadania, jakie dał nam Pan Bóg i w sposób doskonały współpracować z Duchem Świętym. Ona była, jak to mówimy, łaski pełna, a więc całkowicie napełniona Duchem Świętym.
ale było to możliwe właśnie dlatego, że sposób jej współpracy z Duchem Świętym był doskonały, a był doskonały właśnie przez jej pokorę i posłuszeństwo. Na pewno Matka Boża tak po ludzku miała wiele powodów, żeby na przykład się wywyższyć, stwierdzić, jestem kimś wyjątkowym, no bo któż mógł być bardziej wyjątkowy niż ona? Przecież ona urodziła Mesjasza. Jaki mógłby to być powód do dumy dla ziemskiej matki? Świadomość, urodziłam Syna Bożego. Jakże często matki cieszą się z sukcesów swoich dzieci, a mój syn jest na przykład księdzem, a mój syn jest prezydentem, a ja urodziłam papieża i tak dalej. Wynoszenie na rękach, na ołtarzach i tak dalej. Matka Boża była od tego całkowicie wolna. Ta, która najwięcej otrzymała od Boga i najwięcej dała światu, dając Jezusa Chrystusa, zarazem była najpokorniejsza, całkowicie wolna od jakichkolwiek oczekiwań ludzkiej chwały, docenienia i tak dalej. Całe swoje życie trwała w ubóstwie, nie szukała żadnych materialnych czy ludzkich korzyści związanych z jej wyjątkową pozycją w świecie. Jej życie to była praca i modlitwa, skupienie. To była wręcz nawet jakiś rodzaj izolacji od świata, od ludzi, od całego zgiełku, który przecież tak bardzo przeszkadza w spotkaniu z Bogiem. Ona była poza tym wszystkim. I dzięki temu Bóg mógł przez nią przeprowadzić najważniejsze sprawy dla Kościoła, dla świata. To wszystko zrealizowało się w zwykłym, skromnym domku w Nazarecie, w czasie cichej modlitwy. I tak jak właśnie tu przyjechałem i tak wszedłem pierwsze kroki, popatrzyłem tutaj na stan tej kapliczki, pomyślałem, no jestem w Nazarecie. Nie spotykamy się w żadnej bazylice, gdzieś tam w wielkiej konferencyjnej sali na 2000 ludzi, tylko w małej kapliczce, gdzie jeszcze dużej pracy potrzeba. To właśnie o to chodzi. Tutaj może zacząć się dokładnie wszystko to, co potrzeba, żeby no dać światu to, co chce dzisiaj Bóg. Nie chciałem powiedzieć naprawić Kościół, ale też nas samych, naprawić lokalne społeczności, uzdrowić to, co chore. Dokładnie w takim miejscu może się to wszystko zacząć. Nie trzeba wyjątkowych miejsc i pozycji. Niech właśnie te nasze domy, skromne, ubogie kapliczki będą właśnie jak ten Nazaret. Ale żeby to był Nazaret, potrzeba, żeby tam była Maryja, żeby tam był obecny Jezus i warto też prosić o opiekę i ochronę świętego Józefa i od nich uczyć się doskonałego posłuszeństwa i pokory. I właśnie apostołowie, przychodząc w takie właśnie miejsce i spotykając się z Maryją, wzorowo przerobili tą lekcję, którą dał im Jezus. Obserwując Maryję, przebywając z nią, starać się być podobnym do niej. Słuchać ją i być jej posłusznym. To był bardzo konkretny znak mądrości. Właśnie taki kiedyś miałem znak od Pana Boga. Dosłownie to było parę dni temu, co jest prawdziwą mądrością. Mianowicie zawsze staram się w kazaniach mówić dokładnie to, co chce Pan Bóg i dlatego też często sięgam albo do Pisma Świętego, albo do pism mistyków świętych. I w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, miałem taką wątpliwość po jednym z kazań umieszczonych w internecie, czy to rzeczywiście jest dobra droga, że prawie 100% tych treści to są właśnie cytaty, kompilacje różnych takich bożych słów wypowiedzianych do ludzi. I dosłownie minutę później dostałem na komórkę takiego SMS-a od osoby, której nawet nie znam. I tam było tak napisane. Prawdziwie mądrym jest ten, który powtarza słowa Boga. Odpowiedź przyszła natychmiast. I popatrzcie, właśnie o to chodzi. Żebyśmy nie bali się powtarzać to, co mówi Bóg. Robić to, co każe nam Bóg. Naśladować Maryję. Słuchać Maryję, być jej posłuszny. Być może to było dla apostołów jako mężczyzn upokarzające, że kobieta im rozkazuje. Ona nie rozkazywała, ona tylko pewnie mówiła, zalecała, podpowiadała, bo to nie było w jej stylu.
rozkazywać. Ale ona miała taki autorytet wśród nich, oni jej tak ufali, że szli w ciemno, wiedzieli, że to jest najlepsza możliwa opcja. I problem nasz polega na tym, wielu wspólnot, kapłanów, nie tylko pojedynczych osób, że często pytamy samych siebie, co ja powinienem zrobić, albo radzimy się ludzi, ale nie radzimy się źródła najpewniejszej drogi, nie radzimy się Maryi, nie radzimy się Jezusa. Apostołowie zaufali Maryi i wspaniale wywiązali się ze swoich zadań, za wyjątkiem Judasza. Za wyjątkiem Judasza. Wiemy, że chociaż nie jest to napisane bezpośrednio w Nowym Testamencie, ale domyślamy się, że działalność apostołów po wniebowstąpieniu Pana Jezusa była ściśle powiązana z osobą Matki Bożej. To właśnie z nią spędzali dużo czasu, modlili się w Wieczerniku. Ona była świadkiem zesłania Ducha Świętego i bez wątpienia ją można nazwać ich pierwszą, najważniejszą kierowniczką duchową. Powierniczką ich różnych trosk, problemów, ale zarazem ona wskazywała im drogą, jaką mieli iść. I promieniowała na nich. Promieniowała swoją łagodnością, pokorą i miłością. A więc nie miała nic wspólnego z tymi współczesnymi gwiazdami, które właśnie w świetle flesz, reflektorów usiłują pokazywać i nauczać, jak ewangelizować skutecznie, jak pozyskiwać dusze i tak dalej. Zjeżdżają się na różnego rodzaju konferencje, zdobywają metodologiczną wiedzę o efektywnej ewangelizacji, tak jakby od tego właśnie zależało to, ile dusz się nawróci. A wcale tak nie było. Starajmy się zatem, tak jak Maryja, o tę łagodność, pokorę i miłość. I niech to nas pociąga. To też przyciągnie Ducha Świętego. To nas napełni Duchem Świętym i w ten sposób też inni rozpoznają w nas obecność Ducha Bożego przez łagodność, pokorę i miłość, przez naśladowanie Maryi. Popatrzmy. Bez wątpienia apostołowie też przez chwilę mogli poczuć się jak triumfatorzy, no bo najpierw Jezus został zabity na krzyżu, no ale zaraz potem, jednak 3 dni potem, no prawda, o zmartwychwstaniu. Wielu ludzi zobaczyło Jezusa. On im się ukazał. Niebowstąpienie. A więc może była pokusa wykorzystania chwilowej przewagi. I być może nawet ktoś im radził. Słuchajcie, to teraz rozpocznijcie rewolucję. Ludzie przekonali się, że Jezus był Mesjaszem. Piłka jest po waszej stronie. A tymczasem możemy się domyślać. Matka Boża wybiła im z głowy jakieś rewolucyjne pomysły, ale namówiła ich do bardzo zwykłej, bardzo pokornej działalności misyjnej, zwykłego głoszenia Ewangelii i w ten sposób niesienia światu pokoju. Oni nie mieli zachowywać się jak rewolucjoniści, ani gwiazdy pławiące się w sukcesie ich mistrza, ale mieli po prostu wykonywać swoje codzienne zadania tam, gdzie są. To jest właśnie okazanie posłuszeństwa Bogu, pokazanie prawdziwej pokory. Nie realizuję swoich pomysłów, nie realizuję tego, co mi w tym momencie przychodzi do głowy, ale przede wszystkim chcę realizować to, co chce Pan Bóg. I na pewno trzeba być bardzo ostrożnym i nie wolno dopuścić do sytuacji, że zamiast dobrej nowiny Ewangelii nagle zaczynamy głosić samych siebie, swoje plany, swoje wizje Kościoła, co powinien zrobić papież, czego nie powinien zrobić, w którą stronę powinien iść Kościół, w którą nie powinien iść. Choćby za tym kryły się nasze nawet najbardziej szczere troski, niepokoje, obawy. Zostawić to. My zajmijmy się głoszeniem światu tego, co głosił Jezus Chrystus. Nie głośmy samych siebie. Choćby naprawdę za tym kryło się prawdziwe i szczere zaniepokojenie o to, co dzieje się w Kościele. Kiedy się tam przysłuchuję niektórym takim właśnie współczesnym, w cudzysłowie, prorokom, raczej takim antyprorokom, to widzę właśnie, że punkt wyjścia, Pismo Święte, punkt wyjścia, cytat z Pana Jezusa, no ale potem 90% głoszenia samych siebie. Moje pomysły, moje obawy i jakieś moje własne pomysły. To jest właśnie głoszenie samego siebie.
głoszenie moich sukcesów albo własnych porażek i ciągle w centrum jestem ja. Na pewno też nie można dopuszczać do sytuacji, w której zamiast pokoju, który jest owocem pokory, stajemy się niestety orędownikami jakichś niekończących się wojenek toczonych czy to w internecie, czy wśród po prostu domów, czy na salkach parafialnych. To jest też jakiś wielki problem wielu wspólnot, że zamiast współpracować i robić swoje, to ciągle się angażujemy w jakieś niepotrzebne wojny. To jest zupełnie niepotrzebne. I tak jak mówię, no, to jest świadectwo, że nie ma w nas pokoju. Ciągle o coś chcemy walczyć. To nie jest droga Chrystusa. I na pewno też jest wielkim nieporozumieniem, kiedy różnego rodzaju wspólnoty, zamiast być wzorem maryjnego ducha ubóstwa, posłuszeństwa, zaangażowania modlitewnego, stają się jakimiś przedsiębiorstwami, szczególnie biznesowymi, które chcą świadczyć usługi duchowego spa. Właśnie taka jedna moja znajoma, ona przebywa za granicą i dość rzadko przyjeżdża do Polski, no ale przyjeżdża właśnie wtedy, kiedy tak czuje, że chciałaby się tak troszkę podreperować duchowo, to mówi, że bardzo ją niepokoi to, w jaką stronę skręciły rekolekcje w Polsce. Że za bardzo się robi wokół tego jakiś biznes. Że właśnie nastawienie jakoś tam efektywność. Ona w ogóle mówi, że ma w Polsce sporo znajomych, którzy gdzieś tam się poustawiali w różnych wspólnotach. I ona mówi, że to, co ją zaniepokoiło, często to są ludzie, którzy na co dzień pracują w korporacjach. I oni tego ducha korporacji przenieśli na te wspólnoty. Musi być efektywność, musi być działanie. Nie podejdziesz do księdza, nie porozmawiasz, bo musisz się odbić najpierw od dwie sekretarki, musisz się umówić. Tutaj do lidera nie podejdziesz, bo też musisz mieć w kalendarzu czas, żeby się wstrzelić na rozmowę z liderem. I właśnie takie działanie a la przedsiębiorstwo. To nie jest wieczernik. To nie jest duch modlitwy. I mimo, że ci ludzie zdaje się, że chcą dobrze, że chcą przenieść doświadczenia własnej pracy na działalność Kościoła, uważając, że to się sprawdzi, że to będzie efektywne, no jednak to zabija Bożego Ducha, a raczej rodzi jakąś niezdrową rywalizację, zazdrość między ludźmi, a nawet pokusę, by niszczyć innych, jeśli ktoś nie po mojej myśli, jeśli ktoś mi się sprzeciwia. I to, co ta koleżanka powiedziała, to rozmawiała właśnie jedną z takich liderek, to była jej przyjaciółka, i ona opowiadała o pewnych przeciwnościach, jakie spotyka we swojej wspólnocie. I ona mówi, ja się z nimi szybko rozprawiam. Krótka piłka. I ona pomyślała, kobieto, przecież ty działasz jak w korporacji. To nie jest Kościół. W tobie nie ma miłosierdzia. Coś ci nie pasuje, to wylot. Kopniaka dostajesz, zostaniesz zmiażdżony i już. I ludzie wychodzą później z takich spotkań, z takich wspólnot bardzo, bardzo poranieni. I ona później też modliła się do Pana Boga. No i Pan Bóg jej pokazał. Duch Jezebel. Demon Jezebel. Co to jest demon Jezebel? To polecam posłuchać sobie którejś z konferencji księdza Piotra Glasa, gdzie on tam bardzo konkretnie ten temat omawia. Czym jest demon Jezebel? Demon władzy. Demon kontroli. Demon nieposłuszeństwa i całkowitej pychy. I mówi, jadę na kolejne rekolekcje, spotykam się znowu z jakąś inną osobą i ona na zewnątrz opowiada, jak to Bóg działa, nawraca przez nią i tak dalej, a mówi, a za kuluarami. Liczenie, ile zarobiliśmy na tym forum, ile dostaliśmy pieniędzy, czy tam się zwróciło i tak dalej. I ona się chwali, że jej mąż jest szefem jakiejś fundacji, no bo to dzisiaj jest bardzo modne w Kościele. Fundacje, no to tam pieniądze się tam nieźle nakręcają. Właśnie jak chce się robić pieniądz w Kościele, to najlepiej założyć jakąś fundację. No i mówi, mój mąż jest właśnie prezesem takiej fundacji, jest bliskim przyjacielem biskupa Rysia i tym razem coś robił. No i tam później, że z razem innymi właśnie tam zaprzyjaźnionymi takimi biznesmenami, oczywiście wszystkimi zaangażowanymi w te różne wspólnoty i tak dalej, jeździmy na wakacje, drogie, no i się chwali i przechwala, gdzie to nie byli na wakacjach. Ona sobie myśli, co to za ewangelizacja, co to w ogóle jest?
przechwalanie się zyskami, gdzie byliśmy na wakacje, kogo my tu nie znamy, z jakim biskupem jadamy obiadki? Co tu ma wspólnego cokolwiek z apostolstwem, z głoszeniem dobrej nowiny? Jakie to mogą być owoce? Gdzie tu jest ta prostota obcowania z Duchem Świętym? No chyba z duchem mamony, z jakiegoś drobkiewiczorstwa. No niestety, ale w takim kierunku poszło dzisiaj bardzo wiele wspólnot. I nawet jak ona zauważyła, że tam, gdzie ona dość często przyjeżdża, czyli tam na północy Polski, no to już trudno znaleźć normalne rekolekcje. Wszystko musi być właśnie takie wow. Ona mówi, nie ma normalnej mszy świętej. Są eventy, katolickie eventy. Ja mówię, jak event to ja mam u siebie tam, jak wrócę do siebie, do pracy, za granicę, to tam mam event. Ja tu chcę spotkać Boga na tej mszy świętej. Nie ma Boga, to jest koncert, jakiś event wielki. Gdzie ten najświętszy sakrament? No dzieje się tak właśnie tam, gdzie nie ma wiary. Bo tam, gdzie jest wiara, to wystarczy zwykła msza święta, najświętszy sakrament, adoracja, różaniec i jest wszystko. Niczego więcej nie trzeba. I nie ma w co w to wszystko mieszać Ducha Świętego. Że jak już nie ma spotkania na 2000 ludzi pełnej sali i nie wiadomo jakich charyzmatów, wskrzeszeń, nie wiadomo czego, to że tam już nie ma Bożego Ducha. No raczej właśnie tam nie ma Bożego Ducha, bo Duch Boży jest właśnie tam, gdzie jest pokora i cichość. Więc jest niestety dzisiaj takie niebezpieczeństwo, że nie ma wspólnoty, nie ma rekolekcji, jeśli nie będzie tam właśnie jakiejś gwiazdy, jakichś wielkich fajerwerków, celebrytów, guru i tak dalej. I na pewno też jest, to już wspomniałem, wielkim niebezpieczeństwem, kiedy dla niektórych wspólnot Matka Boża zaczyna być przeszkodą. Kiedy zaczyna się w białych rękawiczkach usuwać z katechezy, z kościoła, z głoszenia, mówiąc, że no za dużo o tej Matce Bożej, dajmy spokój, zrażamy innych, no, po co się kłócić z protestantami, mamy być w dialogu, mamy być ekumeniczni, zostawmy tą Matkę Bożą. Jak komuś przeszkadza Matka Boża, z pewnością jest to bardzo niepokojący znak. I myślę też, że trzeba bardzo uważać na tego rodzaju sytuacje, kiedy jakieś wspólnoty wraz z liderami stwierdzają, że nie wystarczają im Eucharystia, sakramenty i że po prostu w pewnym momencie zdradzają Kościół katolicki. Albo czynią to wprost, albo nie bezpośrednio, ale zdradzają Kościół katolicki, szczególnie na rzecz jakichś protestanckich wspólnot czy sekt. Trzeba dodać, że skrojonych na miarę naszej próżności, grzechów, zmysłowości, oczekiwań. I o tym trzeba ciągle przypominać, że niestety bardzo wielu z tych, którzy przeszli do protestantów, to są osoby, które były w jakichś wspólnotach charyzmatycznych czy odnowy w Duchu Świętym. I niedawno przez telefon rozmawiałem z takim mężczyzną, który teraz, no prawie, nie wiem, nie dzwoniłem do niego, ale chyba rozwaliło mu się małżeństwo, rodzina, bo on tak był nakręcony na te różne fajerwerki duchowe w ramach swojej wspólnoty, że stwierdził, że on chce tego więcej, że on chce tego więcej. I przejdzie do zielonoświątkowców. I przeszedł. Przyjął jakiś tam chrzest kolejny i tak dalej. Ja mu mówię, no ale ty teraz nie masz dostępu do Eucharystii, do spowiedzi. On mówi, że mi tego nie brakuje. I on właśnie chce to. On mówi, spotykam się ze Słowem Bożym i tak dalej. I to mi wystarczy w zupełności. I trzeba się zadać sobie takie pytanie, to jaka była formacja w tej jego wspólnocie katolickiej niby, skoro doprowadziła do takiej właśnie sytuacji, że on w pewnym momencie zdradza Kościół katolicki i przechodzi do protestantów. Odcina się od Chrystusa, od sakramentów. Na pewno jest to sprawa, na którą trzeba być bardzo, bardzo wrażliwym. A więc właśnie tam, gdzie jest nastawienie na zmysł, że muszę jeszcze więcej doświadczać, więcej, mocniej, głośniej, to możemy być pewni. W tym nie ma Pana Boga. W tym nie ma prostoty, która jest niezbędna do spotkania z Duchem Świętym. Więcej, mocniej, głośniej to absolutnie nie jest droga maryjna. Ale wielu niestety tak robi. Z jednych rekolekcji na drugie, kolejne. A tam jest ten ksiądz, a tam jest taki świecki, a tam jest jeszcze inne nazwisko. I takie bieganie, jeżdżenie, turystyka charyzmatyczna w cudzysłowie
ale w tym nie ma Pana Boga i to nigdy nie wyda dobrych owoców. Pan Bóg to widzi i dlatego Pan Bóg chce nas oczyszczać. Oczyszcza przez próby, liczne próby, przez które musimy przejść. Tymi próbami mogą być trudności, które się pojawiają we wspólnotach, szczególnie w realizowaniu Bożych dzieł. Czasem takim krzyżem może być obecność jakichś trudnych osób we wspólnocie. Czasem to będzie jakiś trudny duszpasterz. No ufam, że akurat ten problem was w cudzysłowie nie dotyczy, prawda? Bo wasz duszpasterz jest wymodlany i dobry. No ale czasami może się tak trafić. Może akurat ten duszpasterz, opiekun jest w porządku, ale ksiądz proboszcz nie współpracuje. Może tak być. I to też jest jakaś forma próby. Że jest ktoś, kto nie rozumie wspólnoty i potrzeb. Ale właśnie w ten sposób Pan Bóg chce nas oczyszczać. Czasami nawet jakaś wspólnota może przejść inną próbę. Próbę, że na przykład na jakiś czas nie będzie spotkań. Zawieszamy działalność. I trzeba być posłusznym. Zawsze w takich sytuacjach próby trzeba zadawać sobie pytanie. Jak na moim miejscu postąpiłaby Maryja? Czy sprzeciwiłaby się? Czy zrobiłaby jakąś wielką awanturę? Obraziłaby się? Poszłaby swoją drogą? Czy raczej zgodziłaby się na takie ogołacanie przez Pana Boga? Może zgodziłaby się na to, by stracić wszystko? Bo tak właśnie wyglądało jej życie. W wielu momentach życia dosłownie traciła wszystko. Była nieustannie ogołacana przez Boga. A więc dowiedziała się, że urodzi Mesjasza i nagle niedługo potem traci wszystko. Musi uciekać do Egiptu. Była pozbawiona stabilności oczekiwania na dziecko jeszcze wcześniej, kiedy nie mogła urodzić Jezusa w normalnych, godnych człowieka warunkach. Doświadczyła ubóstwa bycia uchodźcą w obcym kraju. No ale w końcu już najbardziej bolesnej utraty ogołocenia, utraty własnego syna, bycia świadkiem jego męki. Ale zobaczmy, każda z tych prób była okazją do tego, żeby jeszcze mocniej okazać Bogu swoją miłość i posłuszeństwo, by jeszcze bardziej zawierzać Bogu siebie i świat, ufać Jego woli. A więc Bóg dopuszcza trudności i one będą, one są znakiem dobrej wspólnoty, właśnie trudności, właśnie po to, żeby nas oczyścić, ale też, żebyśmy jeszcze mocniej wzwali Jego pomoc. Żebyśmy ani przez chwilę nie czuli się bezpiecznie. To znaczy, że dajemy sobie radę sami. I dlatego tak niebezpieczne jest budowanie na pieniądzach, na sukcesie finansowym wspólnoty. Że jak będą pieniądze, wtedy możemy coś zdziałać. Naprawdę wspólnoty, które znam i wiem, że zrobiły wiele, wiele dobra, to są wspólnoty, które całkowicie działają z Bożej opatrzności. I też Pan Bóg bardzo dzisiaj mocno upomina się o posłuszeństwo. Posłuszeństwo w Kościele. Duch nieposłuszeństwa dzisiaj jest bardzo, bardzo obecny i żywy. I widzimy, że ludzie, wielu ludzi nie ma najmniejszych skrupułów, żeby okazywać, nawet duchownych, nieposłuszeństwo Kościołowi. Choćby nawet mieli rację, nie wolno. Nie wolno, choćby to byli wieloletni duszpasterze, bardzo mądrzy, Boży ludzie nazywani nawet współczesnymi prorokami, nie wolno być nieposłusznym. Nie wolno być nieposłusznym. To jest znak, że ktoś bardzo pobłądził i za takiego człowieka trzeba się modlić, ale na pewno nie wolno go nagłaśniać i utwierdzać w tym nieposłuszeństwie. Celowo nie mówię tutaj nazwisk, bo można by tutaj co najmniej dwa nazwiska bardzo głośne w ostatnich latach, a jedno z nich w ostatnich tygodniach. Nie wolno być nieposłusznym. Pan Bóg nie błogosławi nieposłuszeństwu. Mamy w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, w 1 wersecie takie zdanie. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. A żeby było zabawniej, to przygotowując tą konferencję, właśnie tak sobie otworzyłem to Słowo Boże, i tak mówię, że Panie Jezu, jedno zdanie, które po prostu no coś tutaj mogłoby zadziałać. To zdanie mi się otworzyło. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu swoim rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Oczywiście tu nie chodzi o rodziców w tych waszych biologicznych, ale chodzi o tych rodziców, jakim jest Kościół, Kościołowi. Bądźcie posłuszne Kościołowi, bo to jest sprawiedliwe.
Przekładając jednak to na normalną biologiczną rodzinę, jest tak też, że ktoś przyjdzie na świat w patologii, ojciec alkoholik, matka alkoholiczka, czy jakaś tam inna. Wczoraj takiego człowieka poznałem. Ale on mówił, że czułem w sercu, że mam być im jako dziecko posłuszny, bo tak po prostu trzeba, że jestem im winien szacunek. I tak samo no, my żyjemy w Kościele, który no, jest instytucją bosko-ludzką i to, co ludzkie niestety jest słabością i się z tą słabością zderzamy. I ta słabość jest obecna w biskupach, w kapłanach i często za tym idzie jakaś wielka grzeszność, ale czy to nas uprawnia do nieposłuszeństwa? Nie. Nie mamy takich uprawnień. Tak samo jak dziecko nie ma takich uprawnień, by okazywać swoim rodzicom nieposłuszeństwo tylko dlatego, bo są właśnie tak zwaną taką patologią. A więc Pan Jezus obiecuje wielkie błogosławieństwo dla tych, którzy ze względu na Niego i na Jego przykazanie będą okazywać posłuszeństwo. O to trzeba się modlić. To jest pewna łaska. Jeżeli się nie będziemy o to modlić, to przewrócimy się. Sami staniemy się nieposłuszni i będziemy przyklaskiwać tym, którzy okazują nieposłuszeństwo. O to trzeba się modlić. O możliwość, by w chwili próby nie upaść. Wielka jest wartość posłuszeństwa w Kościele. Wielkie przykłady świętych ojca Pio, księdza Dolindo, którzy przeszli niewyobrażalne próby. Próby posłuszeństwa, ale przeszli owocnie. Jak Pan Bóg błogosławi teraz, po latach, ileż nawróceń, ileż uzdrowień, ileż łask za przyczyną tych świętych. Jak Pan Bóg błogosławi posłuszeństwo. Tak więc wolą Bożą jest nasze posłuszeństwo. Posłuszeństwo Kościołów i Jego reprezentantom i nieustanna praca nasza w tym zakresie. Pamiętajmy, nieposłuszeństwo to jest grzech pierwszych rodziców, Adama i Ewy. I to zawsze rodzi wiele zła. I Pan Bóg nie jedną próbę jeszcze na nas ześle, aby wypróbować nasze posłuszeństwo. Abyśmy przede wszystkim sami zobaczyli, jak bardzo jesteśmy skłonni do tych upadków, do nieposłuszeństwa. Kiedy jeszcze się tak zastanawiamy, dlaczego tak często w tych wspólnotach jest nieposłuszeństwo, duch nieposłuszeństwa, to pojawia się takie wytłumaczenie, że no byłem nieposłuszny, bo zostałem na przykład zaskoczony jakąś decyzją. Decyzją księdza opiekuna wspólnoty, czy decyzją biskupa. No i mówimy, że no okazałem nieposłuszeństwo, bo zostałem zaskoczony. Taka była moja reakcja. I co wtedy zrobić? Oczywiście w trudnych i zaskakujących sytuacjach nasz odruch powinien przede wszystkim polegać na tym, żeby się natychmiast zwrócić o pomoc do Pana Jezusa. Jezu, co mam uczynić? Jezu, pomóż. A następnym odruchem powinno być pełne miłości i pokoju działanie ludzkie. Pan Jezus da nam ten pokój, da nam miłość, jeżeli o nie będziemy prosić. Ale jeżeli w chwilach próby nie prosimy ani o pokój, ani o miłość, no to niestety zostajemy sami. I stąd rodzi się nieposłuszeństwo, zło, czy czasem nawet mściwość. Mściwość, bo coś nie poszło po mojej myśli. A więc, jak powiedziałem, jeśli jesteśmy poddawani takim próbom posłuszeństwa, od razu niech automatycznie w nas się włącza modlitwa. Boże, pomóż, jest to dla mnie trudne, co mam zrobić? Boże, pomóż, daj mi miłość, daj mi pokój. I bardzo szybko przekonamy się, jak Pan Bóg działa. Nie wolno wtedy właśnie strzelać focha, ulegać słabościom, bo to jest właśnie karmienie szatana. I dalej modlić się też o dar prostoty. Czyli nie oczekiwać zbyt wiele. Umieć cieszyć się z tego, co jest tutaj, teraz. Mamy Jezusa, mamy wszystko. Nic więcej nam nie trzeba. Nie potrzebujemy nie wiadomo jakich fenomenów, wielkich doznań. Nie, mamy Chrystusa, mamy wszystko. Poprzestać na tym, co małe, co konieczne. To jest właśnie droga wielu świętych. I trzeba nam uczyć się, że droga do Pana Jezusa, do Boga, to droga nieustannego odkrywania Jego woli, czego On od nas chce. Ale On nigdy nam nie pokaże od razu całego planu na 10 lat, jaki ma względem tej wspólnoty. Dlatego trochę rozśmieszają mnie tej wspólnoty, gdzie są właśnie takie działania na 10 lat, na 5, na 10 lat rozpisane. A skąd oni mogą wiedzieć,
jaki będzie świat za 5 czy za 10 lat. No, apostołowie na pewno nie robili takich planów. Oni po prostu co? No, mieli plan. Idźcie i głoście. Szli i głosili i tyle. No. Działania korporacyjne przeniesione w Kościół. Planowanie, 2-letnia kampania, 5-letnia, 10-letnia. Nie wiemy, co będzie się działo w Kościele za 2, za 5, za 10 lat. Po co się troszczyć? Byłem niedawno w Ameryce z rekolekcjami i tamtejszy kardynał, nie żebym go krytykował, ale trochę mnie rozbawiło to, co tam on tłumaczył. To zresztą i tak tylko wiem z tego, co ludzie powtarzali. Zamyka kościoły. Na potęgę zamyka kościoły. Ale Polacy się temu sprzeciwiają. No i on tłumaczy, że wam Polakom to się wydaje, że jak taki kościół jest, to że on się sam utrzyma. A to my musimy myśleć perspektywicznie. No to, że teraz jeszcze te kościoły możemy utrzymać, to nie znaczy, że je utrzymamy za 10 lat, za 30 czy za 50. Więc trzeba już dzisiaj, teraz je zamknąć, żeby przyszłe pokolenia nie miały zmartwienia. Ja bym na miejscu tych Polaków powiedziała, skąd kardynał wie, co będzie w Polsce, co będzie się działo w Stanach za 10, za 30 czy 50 lat. To będzie zmartwienie ludzi, którzy wówczas tam będą. Może sobie poradzą, może sobie nie poradzą. Dlaczego my za wszelką cenę wybiegamy tak do przodu, a nie potrafimy odkrywać wolę Bożą po kroczku, kroczek po kroczku, to co na teraz, to co teraz Bóg od nas chce dla naszego dobra. To ma być drogą naszego rozeznawania. A każde wychodzenie do przodu zawsze kończy się źle. I też potrzeba, żebyśmy mieli świadomość, że każdy dar, który Pan Bóg nam daje, czy konkretnej wspólnocie, czy indywidualnie, on ma przede wszystkim służyć, odkrywać prawdę o Bożej miłości i o nas samych. Bóg nie daje darów po to, żebyśmy się stawali sławni, czy nie wiadomo. Dzięki tym darom mamy odkrywać prawdę o sobie i o Bożej miłości. Gdyby od razu Pan Bóg nam pokazał prawdę o sobie natychmiast, w jednym momencie, kim On jest i kim my jesteśmy, to bylibyśmy niezdolni do normalnego funkcjonowania. Dlatego też tak powoli rozwijają się niektóre wspólnoty. Chcielibyśmy być idealni, super dogadywać się. Nie, powoli, powoli. To jest pewien proces. To też jest jakiś element tej małej drogi, prostoty, zgoda na to, że każda wspólnota, każdy człowiek ma swoje tempo. Nie wszyscy musimy natychmiast być liderami i od razu trzaskać pompejanki jedna za drugą. Jeden jest w stanie odmówić 4 różańce dziennie, inny tylko 10. I taka jest jego droga. I trzeba to też umieć przyjąć, że są ludzie o różnych poziomach życia duchowego, o różnym tempie przyjmowania tego, co Boże. I też zauważmy jedną jeszcze sprawę, mianowicie dlaczego tak bardzo boimy się takiej właśnie, w cudzysłowie, małej drogi, drogi prostoty. Boimy się i dlatego, bo jest w nas gdzieś taki lęk przed tym, żeby być odsuniętym w cień. Lęk nic nie znaczenia. To jest trudny wybór, ale trzeba go kiedyś podjąć. Że albo idziesz drogą, która jest tak zwaną drogą kariery, czy to w kościele, czy w wspólnocie, tak? Wiadomo, jak tam da się ustawić, wszystko można. Jak ktoś jest obrotny, to sobie poradzi. Albo wybierasz właśnie, że idziesz taką bardzo pokorną drogę, drogę bycia w cieniu. Ale zobaczysz, że Pan Bóg na jakimś etapie wyprowadzi ciebie z tego cienia. Ci, którzy dzisiaj zgadzają się na to, żeby być w tym cieniu, mogą być pewni, że w przyszłości będą w Bożym blasku. Ale ci, którzy dzisiaj są w tym blasku świata, to mam wątpliwości, czy znajdą się w Bożym blasku w przyszłości, na drugim świecie. Jeśli szukamy ludzkiego uznania, blasku, to możemy się rozminąć z Bożym blaskiem. Więc jeśli chcemy w całości należeć do Pana Boga i pełnić Jego wolę, to nigdy nie szukajmy oparcia w ludziach, w ich opiniach czy uznaniu. Ktoś was może wyśmiać, że o, ta wspólnota, to się tutaj nic nie liczy, a jednak przed Bogiem bardzo, bardzo się liczy. Tak więc szatan będzie atakował pragnieniem uznania, będzie atakował egoizmem, będzie atakował duchem nieposłuszeństwa i jeszcze wieloma innymi pokusami. Ale zawsze w takich momentach, w czasie takich ataków, pamiętajmy, natychmiast schować się pod opiekę Matki Bożej. Właśnie tak jak to dziecko tutaj na tym obrazie. Ona chce nas osłaniać, ona chce nas chronić. Chce przede wszystkim przygotować nasze serca, aby były miłe Bogu, aby były ofiarami dla Chrystusa, były wieczernikami Jego obecności. W sytuacjach prób
pokus, doświadczeń, szczególnie ataków demonem pychy, nieposłuszeństwa, uciekajmy się od razu do Matki Bożej. Wtedy przejdziemy owocnie każdą próbę i możemy być pewni, że jesteśmy na najlepszej drodze realizowania woli Bożej. Dobrze, czy jakieś pytanka są? Jest jedno, ale trudno. Słuchaj. Pytanie o posłuszeństwo właśnie, bo żyjemy w takich czasach, gdzie no, Kościoła jest tak, jak na sala powiedział. Jedni biskupi głoszą to, tamto. Żyjemy w Polsce, w Kościele, w którym rodzina, małżeństwo cały czas dostojemy nauczaniu Kościoła, a za Odrą nie wiem, hierarchowie wypowiadają posłuszeństwo magisterium Kościoła, nauczaniu Kościoła. I nie daj Boże, jeżeli by tak było, że no tutaj by się takie rzeczy zdarzyły. Co ja mam zrobić, jako... No właśnie. Moja odpowiedź jest taka, że... Żeby nie posłuszeństwo. No właśnie. Po pierwsze, to nie są wyjątkowe czasy. Uwierzcie, jakby się tak przypatrzeć historii Kościoła, ale w ogóle też historii cywilizacji, świata, kultury, to dosłownie każde pokolenie przeżywało jakieś próby. I to, co my dzisiaj nazywamy jakąś, w cudzysłowie, dewiacją w Kościele czy coś, to miało miejsce zawsze. Zawsze byli jacyś pomyleni kardynałowie, biskupi, którzy no po prostu coś tam swoje głosili. Kto o nich dzisiaj pamięta? Nikt. No, za lutrem poszło wielu. I tam za paroma jeszcze. Ale generalnie to, co w Kościele było, minęło, przeszło jakoś. Pan Bóg sobie z tym poradził. I z tym sobie też poradzi. Owszem, to, co się dzieje w Kościele niemieckim i jeszcze w paru miejscach na świecie, no między innymi też w niektórych diecezjach w Ameryce, no rodzi niepokój. Ale Pan Bóg sobie z tym poradzi. To nie jest nasze zmartwienie. Ja nie muszę się martwić, ja śpię spokojnie. Mówię, Panie Boże, to jest Twój problem, Twój Kościół. No ja mam się tylko modlić. Ja mam się tylko modlić, żeby po prostu... swoje obowiązki robić dobrze. Niech się Pan martwi, żeby był dobrym chrześcijaninem, dobrym ojcem dla dzieci, dla żony. I to jest tylko tyle. Naprawdę. Pan Bóg Pana nie potępi za to, że kardynałowie w Niemczech powiedzieli, że homoseksualizm jest normą. Tego od nas Pan Bóg chce. Skupcie się na swoich zadaniach. Dlaczego ja mówię to z taką pewnością? Bo ja się o to modliłem, żeby mi Pan Bóg powiedział. Panie Boże, co mam zrobić, jeżeli za jakiś czas jakiś biskup powie, że mam udzielić jakiegoś związku, sakramentu małżeństwa gejom czy lesbijkom? A Pan powiedział, a co to Twoje zmartwienie? Ty martw się teraz, tu, teraz. Ty nie martw się o to, co będzie za 5, za 10 lat. Tu, teraz masz się na tym skupić. Musisz teraz błogosławić gejom? Nie muszę błogosławić. No widzisz, o co się martwisz? Nie wychodźmy do przodu. Okazujmy Bogu posłuszeństwo tu, gdzie jesteśmy. A jeżeli znajdziemy się w takim miejscu, jak na przykład katolicy w Niemczech, im Pan Bóg też daje łaski, jak sobie w tych sytuacjach poradzić. Oni też no, mają stosunkowo bardziej trudno niż my, bo no, nas to pośrednio dotyczy tylko jako członków jednej wspólnoty kościelnej. No, oni tam jednak mieszkają, no, ale mam tam kontakt z niektórymi. I oni mówią, no my po prostu jeszcze bardziej się modlimy za tych naszych hierarchów, za ten Kościół i być może to będzie zaczątek jakiejś wielkiej odnowy tego Kościoła. Ale oni się nie boją, oni się nie lękają. Oni mówią, nam to nie zmienia dekalogu, że biskup coś tam powiedział, że tam episkopat, synod. Nam dekalogu nikt nie zmieni. My staramy się żyć przed Bogiem z tego, co Pan Bóg nam dał. Według tego, co nam Pan Bóg dał, według dekalogu. Tego się trzymamy. Paradoksalnie ta trudna sytuacja w ich kraju umacnia ich wierze, jeszcze głębiej się modlą. Popatrzcie, Pan Bóg oczyszcza ten Kościół, to jest wielkie dobro, że tam to się dzieje. Tam naprawdę wielu Niemców teraz dopiero zaczyna się modlić. I może z tego wyjdzie naprawdę jakiś nowy nurt w Kościele katolickim w Niemczech. Jak powiedziałem, tamci biskupi albo się nawrócą, albo poumierają, Pan Bóg sobie już z nimi poradzi, ale ci nawróceni, ci zaangażowani w Kościół zostaną. Tak się właśnie dzieje w Kościele. Nie może szatan nam dyktować, jak mamy reagować na takie sytuacje. A kiedy wchodzimy w lęk, w niepokój, to idziemy za tym, co szatan nam dyktuje. My mamy iść za tym, co nam dyktuje Jezus. A Jezus mówi, pokój mój daję wam i w tym pokoju żyjcie. To nie o to chodzi, żeby mieć klapki, nie widzieć. Widzę, modlę się za to, zawierzam, poszczę i to jest ta droga, którą mam do wykorzystania w takich sytuacjach. Ale jątrzyć, kombinować, tak jak pewien mężczyzna niedawno mi mówił, że mimo, że ciężko chorował, to właśnie teraz w ostatnim czasie siedział na internecie, na Facebooku, pisał jakieś różne tam takie teorie na temat Kościoła, upadku Kościoła i tak dalej. I on tam w pewnym momencie
sam tak powiedział, że doszedł do wniosku, jeju, przecież ja jedną nogą jestem już po drugiej stronie, ciężko choruję, nowotwór. Ja tutaj niepotrzebnie ludzi wprowadzam w jakiś niepokój. On poznał po prostu, to nie jest Boże, Bóg tego nie chce. Bóg tego nie chce. On źle robił. Rodził w ludziach niepokój, obawy, lęk. My mamy nieść pokój, a nie niepokój. Czy może jeszcze? Ale dosłownie minutka, bo już muszę wracać. No. No po owocach ich poznacie. Ja też się modlę jakoś i Pan Bóg daje mi taką łaskę. A to jest też owoc, myślę, że najczęściej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Jeżeli człowiek swoje odsiedzi przed Najświętszym Sakramentem, to otrzymuje od Pana Boga taki wewnętrzny radar. I ja na przykład jak biorę do ręki jakieś tam książki, nawet jeżeli religijne czy coś, to ja w pewnym momencie to tracę zainteresowanie. I to bardzo szybko. Nie wiem czemu, ale mnie to, no nie jestem w stanie tego czytać, słuchać. To mnie to odrzuca. A później okazuje się, że tam coś było nie tak. Czyli jeżeli człowiek odpowiednio wcześniej się nasiąknie Panem Jezusem, Duchem Jezusa, to jeżeli dostanie do ręki coś, co potencjalnie może mu zaszkodzić, to będzie go odrzucało. Pan Bóg go chroni przed tym, co złe. Przynajmniej tak to działa w moim przypadku. No druga rzecz oczywiście to jest to imprimatur, zgoda Kościoła i tam dalej. No warto o to dbać, żeby te książki, które czytamy, no były jednak przez Kościół uznane jako nieszkodliwe dla naszej wiary. Bo niestety różne się pojawiają, książki, proroctwa i tak dalej. No takich domorosłych proroków dzisiaj jest mnóstwo, no i co trzeci, no to jest przekonany, że jest iskrą, która przyjdzie na świat i przygotuje Polskę, nie wiadomo na co. Tylko, że żaden biskup się pod tym nie podpisał. Jak się nie podpisał, to ja w ogóle tych ludzi nie słucham, to szkoda czasu. Szkoda czasu, bo w tym jest jakiś wielki zamęt. No i też właśnie trzecia rzecz, po owocach ich poznacie, czyli po owocach własnego życia. Że to będzie ostateczny weryfikator, czy ja powinienem coś czytać, oglądać, słuchać. Jakim ja się staję katolikiem? Czy mam po pierwsze pokój w sercu, chociaż to nie jest jeszcze ostateczny weryfikator, bo ten człowiek, o którym wcześniej mówiłem, co rozwalił sobie małżeństwo, przechodząc do zielonoświątkowców, cały czas mówił, mam w sercu pokój, zdradziłem Chrystusa, nie przystępuję do spowiedzi. No, mam w sercu pokój, więc widzimy, że to nie jest do końca. Po drugie, inni, opinia innych na temat mnie, mojego życia, czy jest w porządku, czy nie w porządku. Temu mężczyźnie żona mówiła, co ty robisz, chłopie? Rozwalasz małżeństwo, popatrz, co się dzieje ze mną, z dziećmi. A on mówił, mam w sercu pokój. No to nie liczył się z opinią innych ludzi. Więc opinia innych ludzi. Trzecia, to, co usłyszymy od spowiednika w konfesjonale. No i czwarta, to moje życie duchowe. Jaki jest wpływ tych lektur, słowa na moje życie duchowe, na stosunek do sakramentów, do grzechów. No, bo się trafiają takie osoby, nawet niektóre noszą koloratki czy habity, co usprawiedliwiają grzechy, życie w grzechach. No to już samo przez się oznacza, że tego w ogóle nie wolno słuchać. Jeżeli ktoś pod wpływem takich treści zaczyna usprawiedliwiać grzech, w którym żyje, no to w ogóle o czym mówimy. No także takie cztery ścieżki poznania, czy coś jest warte słuchania, czy nie. W ogóle mamy mało czasu, bo życie jest krótkie i naprawdę trzeba mądrze wybierać, co czytać, co słuchać, co oglądać. I może, jeżeli komuś ufam, jakiemuś kapłanowi czy coś, to warto się poradzić, może jakąś tam książkę polecił. Ale właśnie takie osoby, no, co do których jesteśmy przekonani, że to życie duchowe jest u niej no, dobrze prowadzone. Także tak krótko bym odpowiedział na te pytania. Dobrze, o 16:30 mam chrzest do poprowadzenia, więc muszę niestety wracać do obowiązków swoich, za których będę rozliczony. Więc dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz przepraszam za to opóźnienie, ale ufam, że to, co tu zostało powiedziane, to chyba jakoś tak. Dobrze. Dobrze, zwalę na Panią, jak się spóźnię. Słucham, proszę. To są bardzo trudne sprawy, wie Pani, to są bardzo trudne sprawy. Ja uważam, że tak, w takich sytuacjach
to trzeba zgłosić bytu biskupowi, że jest taka sytuacja. On jest wyżej, nie proboszcz jest, że tak powiem, no, zarządcą parafii, tylko on chwilowo, tak, zastępuje biskupa. Przez biskupa została mu powierzona pewna władza. Jeżeli ma pani niepokój co do pewnych decyzji proboszcza, proszę wtedy bezpośrednio udać się do biskupa, powiedzieć, w mojej konkretnej parafii jest właśnie tak, biskup, ksiądz proboszcz zakazuje przyjmowania komunii na klęcząco, czy mamy mu okazać posłuszeństwo, czy nie. I pójść za tym, co powie biskup. Taki tutaj bym dał konkretny. A czasami trzeba to powiedzieć biskupowi. Niech ma świadomość, co się tam dzieje w diecezji. Także pomodlimy się na koniec. Oddając Matce Bożej te wszystkie sprawy, o których sobie teraz rozmawialiśmy i ufając właśnie, że nasza droga, nasza ścieżka do nieba, choć nieraz trudna, wymagająca, to jednak jeśli wiedzie z bliskości Matki Bożej, doprowadzi nas do ostatecznego celu, jakim jest niebo. Prośmy Pana Jezusa, żeby pomnażał to, co dobre w nas samych, ale też pomagał nam rozprawić się z tym, co złe. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas wybawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.